Dzień dobry państwu, witam na kolejnym naszym wspólnym spotkaniu. Tak jak od wielu tygodni rozpocznę od covidu i od tego, co Możemy i powinniśmy zrobić, aby czuć się bezpieczni. Na szczęście, ilość zachorowań jest zdecydowanie mniejsza. W ciągu ostatnich 10 dni tylko kilka osób zostało zakażonych, a więc można powiedzieć, że sytuacja od strony zdrowotnej jest opanowana, ale to może być złudne wrażenie, dlatego że jesień przed nami i akcja szczepień jest. W Prowadzona w bardzo w intensywny sposób. Już ponad 33 tysiące osób zostało zaszczepionych dwoma dawkami, tylko wśród Tarnowian. To jest niezły wynik, chociaż ciągle nam brakuje jeszcze sporo do pełnego wyszczepienia wszystkich. Zachęcam, aby robić to. No można powiedzieć, z marszu, przepraszam za kolokwializm, ale, ale i tak dosłownie w Tarnowie się to dzieje. Mamy w tej chwili dostawę świeżą dostawę szczepionek firmy Johnson Johnson. Jutro od godziny 15 na ulicy Wałowej, będzie można w okolicy Wałowej 10, czyli naszej sali luszczanej, Poddać się szczepieniu. Nie trzeba się wcześniej rejestrować, wystarczy podejść. Trzeba mieć tylko dowód osobisty, żeby sprawdzić, czy jesteśmy osobami uprawnionymi do, do szczepienia w, takim, w takim, takim trybie. Takie szczepienia będą powtarzane przy różnych masowych spotkaniach. Postaramy się być w miejscach, gdzie coś ciekawego się dzieje są występy, są imprezy kulturalne, ale również przed niektórymi kościołami w czasie. Nabożeń, czy w okolicy nabożeństw niedzielnych będzie można również dokonać takiego szczepienia. Niezależnie od tego, 14 punktów jest do Państwa dyspozycji, w tym dwa punkty masowych szczepień przy ulicy Gumniskiej i w Mościcach Warenia, więc korzystajmy, to daje nam szansę na to, że unikniemy czwartej fali i być może tą jesień i zimę będziemy mieli już o wiele spokojniejszą niż, niż poprzednie. W sprawach miejskich myślę, że kierowcy zauważyli, iż po prostu lepiej, szybciej przejeżdża się przez tarnów. To jest efekt działania inteligentnego systemu transportowego. To są kamery, to są, to są komputery, które sterują światłami. Wszystkie sygnalizacje świetne są podłączone do jednego systemu i już zauważamy dobrodziejstwa takiej zielonej fali, szczególnie na linii Wschód-Zachód, kiedy potoki pojazdu przetaczają się w godzinach porannych czy, czy wieczornych. Dokonaliśmy analizy, specjaliści zmierzyli dokładnie pomiar przejazdu i okazuje się, że o 60% ten przejazd jest, jest sprawniejszy. Pojawiają się utrudnienia w innych miejscach niż światła sygnalizacyjne. To są to są przejścia dla pieszych. Nowe przepisy spowodowały, że każdy, kto rozpoczął wchodzenie na przejście jest potraktowany priorytetowo, każdy pieszy. W związku z tym w wielu miejscach samochody zwalniają i przepuszczają pieszych i bardzo dobrze, ale to powoduje nieco zmianę rytmu jazdy. Będziemy nad tym z inżynierami ruchu pracowali, aby dostosować te systemy sterowania ruchem, również do tych nowych. Okoliczności. Związane z tym systemem jest również informowanie naszych pasażerów komunikacji publicznej. Dwie kolejne tablice już w najbliższym czasie będą montowane na przystankach. Rozszerzamy ten zakres informacji. To jest po prostu wielkie ułatwienie dla tych, którzy oczekują na autobus, nie muszą śledzić rozkładu jazdy w tej wersji papierowej. Doszła do nas bardzo ciekawa informacja. W jednym z rankingów prowadzonych wśród 66 polskich, dużych, dużych miast. To jest ranking Europolis pod hasłem Zielone Miasta. Tarnów został skwalifikowany na piątym miejscu, jeśli chodzi o dbałość o czyste powietrze. To jest duże wyróżnienie i to też jest zauważenie takiej solidnej, ciężkiej i długotrwałej pracy, jaką w Tarnowie prowadzimy, usuwając czy to źródła Dymu, myślę o likwidacji palenisk węglowych, czy też dosyć rygorystycznej polityce, jeśli chodzi o transport publiczny. Wszystkie nasze autobusy już są wyposażone w urządzenia spełniające normy Euro 6, a więc tych czarnych dymów na pewno nie zobaczycie z rur wydechowych miejskich autobusów. Niestety zdarzają się w innych pojazdach i nad tym mam nadzieję, że służby drogowe policji i inspekcji transportu samochodowego będą będą czuwały, bo to jest realne zagrożenie dla naszego środowiska. W innym rankingu z kolei miasto zostało ocenione, jeśli chodzi o możliwości ekonomiczne, finansowe, tu jesteśmy na te, przypomnę, 66 miast sklasyfikowani na 32 miejscu, to z kolei jest ranking Forbes'a, czyli bardzo poważnego magazynu ekonomicznego. A więc jesteśmy takim solidnym średniakiem o dobrej pozycji ekonomicznej, więc. Chcę jeszcze raz przekazując Państwu te informacje, zapewnić o dosyć przyzwoitej sytuacji ekonomicznej naszego miasta, co może przeczy niektórym opozycjonistom. Są ludzie, niestety, wśród Tarnowian, którzy mówią, że czym gorzej się o mieście mówi, tym lepiej. Ja się z taką tezą nie zgadzam, wręcz przeciwnie. Chcę odkłamać te wszystkie stereotypy i te fałszywe informacje o. O kondycji naszego miasta. Niezależne źródła podkreślają, iż jesteśmy w przyzwoitej sytuacji ekonomicznej, co zresztą widać gołym okiem, bo inwestycje miejskie są prowadzone na szeroką, szeroką skalę. Jedną z takich inwestycji jest budowa nowego bloku mieszkalnego. 62 mieszkania będą wybudowane przy ulicy Krzyskiej. To jest niedaleko tego miejsca, w którym budują się, czy zostały zbudowane szeregowe budynki mieszkalne, prywatne. Tym razem będzie to ładny kompleks 62 mieszkań, dostosowany do osób z różnymi niepełnosprawnościami. To będzie budynek, w którym będą mogły zamieszkać osoby o szczególnych również w swoich potrzebach życiowych. Budynek trzy i czteropiętrowy, ale nawet tej części trzypiętrowej czy kondygnacyjnej będzie wyposażony w windy. Tam będzie przestrzeń również komunikacyjna zapewniona dla osób, które poruszają się przy pomocy na przykład wózków inwalidzkich to będą normalne mieszkania komunalne ale dla osób które, którym jest dzisiaj ciężko poruszać się po osiedlu czy po ulicach czy mieszkają w domach w których są uwięzieni bo i takie sytuacje się zdarzają a więc Budowa rozpoczyna się. Otrzymaliśmy wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego, i Miejski Zarząd Budynków już ogłosił przetarg na budowę. W przyszłym roku powinniśmy już widzieć efekty tej, tej inwestycji. Mamy upalny początek lata, a więc Basen przy górze, na górze świętego Marcina już jest czynny. Pierwsze osoby już skorzystały. To są setki, jeśli nie tysiące osób. Mam nadzieję, że ten letni wypoczynek i woda da Państwu troszkę, troszkę ochłody. Przypomnę, że mieszkańcy Tarnowa, którzy mają kartę miejską, płacą za wstęp tak jak dotychczas tutaj żadnej podwyżek nie było. Bilety ogólnodostępne troszeczkę zdrożały, ale dla mieszkańców Tarnowa różnicy tutaj żadnej nie wprowadzaliśmy. Rząd przygotowuje nową ustawę śmieciową, to jest zapowiedź zmiany podejścia do opłat za odpady. Rząd uważa i słusznie, że Wszyscy powinniśmy płacić za wytwarzane przez nas odpady, w związku z tym w budynkach wielorodzinnych będzie wprowadzony inny sposób naliczania niż, niż do tej pory. Czekamy na tą ustawę. Nie wiemy jeszcze, jaki będzie jej ostatni, ostateczny kształt, ale mam nadzieję, że wprowadzi to nieco takiego porządków opłatę odpadową. Dzisiaj w każdej gminie jest to inaczej. W Tarnowie jest stosunkowo niewysoka cena, to jest 24 zł od osoby. W gminie Tarnów to już jest 30, w Rzeszowie 31 złotych. Są oczywiście gminy, gdzie jest mniej, ale myślę, że ta nowa ustawa wystandaryzuje te opłaty i da górne limity, tak aby nie było takich kominów cenowych, jakie obserwujemy do. To w tej chwili. Ponieważ faktycznie zbliżają się wakacje, a więc naszym uczniom, studentom, którzy kończą swoją pracę, niełatwą, bo przecież w warunkach albo pracy hybrydowej, albo tylko zdalnej osiągnęli swoje wyniki. Są wśród nich prymusi, są ci, którzy ukończyli już edukację, są ci, którzy. Jeszcze muszą popracować wakacje, ale tym wszystkim, którzy już zakończyli naukę, życzę dobrego wypoczynku i mam nadzieję, że te wakacje będą dla wszystkich po prostu dobrą okazją do relaksu po tych trudnych jesienno-zimowych związanych z COVID-em izolacjach. czy prezydent pochyli się nad rowerzystami i dostaniemy więcej ścieżek rowerowych i takich normalniejszych ścieżek rowerowych, gdzie nie ma tych krawężników, po których musimy tłuc swoimi kołami, amortyzatorami i eksploatować nadmiernie swoich sprzętów rowerów. Dziękuję. Więc nie ma roku, żebyśmy nie wybudowali kolejnej ścieżki rowerowej. Następna a w tym roku będzie oddana do użytku, myślę o ulicy Lwowskiej, czyli ten wyjazd w stronę, w stronę wschodnią. Natomiast w, na tych trasach rowerowych, które w tej chwili istnieją, trwają prace dostosowawcze. Właśnie te krawężniki, sam jest, czy inne utrudnienia, sam jestem rowerzystą, więc doskonale wiem o czym, o czym pan mówi. I, te prace trwają myślę, że dzisiaj jest lepiej niż było rok temu, i jeszcze lepiej niż pięć lat temu ten postęp jest wyraźny. Chociaż zgadzam się, że nie do końca wystarczający, a więc w najbliższych kilku latach poświęcimy zarówno stosowną ilość środków finansowych, jak i troski o to, żeby ścieżki były zintegrowane ze sobą i żeby nie trzeba było zsiadać z roweru, przechodząc na drugą stronę. Ulicy. W mościcach powstał nowy fragment z stacją rowerową. Te ścieżki będą zarówno poprawiane, jak i oznakowywane. Mam nadzieję, że wiele osób skorzysta z tej formy podróżowania, co będzie korzystne dla ich zdrowia i dla całego systemu komunikacji publicznej. Panie prezydencie, kiedy powstanie Akademia, albo przekształci pan PWSZ na miano Akademii? Gdybym ja miał przekształcić, to już bym przekształcił. To niestety nie są kompetencje prezydenta. To jest decyzja w tym przypadku Sejmu, bo. Uczelnie o takim charakterze są ustawą sejmową kreowane. Wiem z rozmów z panią rektor, bardzo ją w tym wspieram, że ten proces dostosowania się do wymogów akademii jest już na ukończeniu. Mam nadzieję, że proces certyfikacji rozpocznie się jeszcze jesienią tego, tego roku. To jest pewien wymóg formalny, on musi być zweryfikowany przez. Odpowiednie komisje powoływane przez Ministerstwo Nauki. Mam nadzieję, że jeżeli wszystkie prace potoczą się dobrze, to następny rok akademicki, czyli ten 22 na 23, będzie już być, mógł być rozpoczęty w Akademii Tarnowskiej. Czy może będą w przyszłości otwarte nowe uniwersytety, albo kolejne kierunki u nas no na uczelni, które by były? Jakieś dofinansowanie tak. właśnie, żeby zacząć jakąś profesjonalną kadrę, jakąś właśnie pracówkę, tak żeby można było studiować w Tarnowie, a nie wyjeżdżać. Utrzymanie uczelni jest w gestii państwa. Każda uczelnia otrzymuje od ministra finansów stosowne środki finansowe. I z tego co wiem, to Tarnowska Uczelnia, zresztą wysoko w rankingu perspektyw, lokowana, od strony finansowej również jest dobrze, dobrze zabezpieczona. Natomiast nowe kierunki powstają, jest już ich kilkadziesiąt, a nowe są przygotowywane. Uczelnia PWZ w Tarnowie zabiega o nowe kierunki medyczne, ratownictwo i położnictwo, ale moim osobistym marzeniem jest powstanie w Tarnowie Wydziału Lekarskiego złożyłem taką propozycję zarówno rektorowi e, pani rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w, w Tarnowie e, iż miasto jest gotowe e, wspomóc taki proces jak również e, jesteśmy już razem z panią rektor po rozmowach z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prorektorem do spraw Kolegium Medicum e, zabiegamy o to żeby właśnie Krakowska e, Alma Mater była patronem powstania Wydziału Lekarskiego w Tarnowie. Wiem też, że nie jest to obojętne posłom z Ziemi Tarnowskiej i być może już tej jesieni będą dobre informacje w, w, tej, w tej sprawie. Jestem gotowy jako gospodarz Tarnowa i jestem też po rozmowach z wieloma e, radnymi. E, udostępnić w Wyższej Szkole Zawodowej Pałac Sanguszków, który dzisiaj jest szkołą średnią, ale byłby świetną e, lokalizacją dla, e, dla wydziału lekarskiego, e, który. Jeżeli powstanie będzie wymagał nie tylko nowych sal wykładowych, ale również dostępu do szpitali czy do szpitala klinicznego. W tej sprawie złożyli, złożyły deklaracje zarówno dyrekcję szpitala wojewódzkiego, jak i naszego specjalistycznego szpitala Edwarda Szczekliga, więc mamy zaplecze medyczne, mamy determinację i mam nadzieję, że dojdzie do powstania Wydziału Lekarskiego w naszym mieście. Panie prezydencie, dlaczego zmniejszyłeś liczbę profili w szkołach, w liceach? To nieprawda, nic takiego się nie wydarzyło. Przepraszam, że mówię tak w prozji radykalnie. E, mamy przygotowane 2000 miejsc dla e, uczniów szkół podstawowych, absolwentów szkół podstawowych. W samym mieście ósme klasy kończy 830 e, bodajże siedmiu uczniów. Natomiast nowych miejsc w pierwszych klasach szkół średnich będzie 2000, a więc dużo, dużo więcej niż tylko absolwentów w samym, w samym mieście. Około 50% to są miejsca w liceach, około 50% w szkołach o profilu technicznym i, i zawodowym. Trwa w tej chwili rekrutacja, więc tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć, jakie są proporcje po tym, jak. Absolwenci klas ósmych z Tarnowa, ale też z wielu miejscowości poza Tarnowem złożą swoją, swoją chęć uczenia się w Tarnowie i będziemy mogli dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda nabór i ile osób ostatecznie wybrało Tarnów jako miejsce swojej edukacji. No to ja mam pytanie do pana prezydenta, kiedy będzie nowy stadion żużlowy w Mościcach? Bo to pytanie każdego nurtuje: yy, widza, kibica. E, cały czas jest mówione, że będzie on e, w tym roku, w tym roku, w tym roku, a tak naprawdę stoi, sypie się, krzaki tam rosną, wszystko tam rośnie. E, dzieci tam biegają, mogą nawet nogę sobie na e, tych krzesełkach porozwalać, bo są takie wystające, także ja się pytam, kiedy on będzie. Kiedy on będzie wyremontowany, bo stadion jest, jest w określonym miejscu, nie jest tylko stadionem szórzlowym, jest stadionem miejskim z dwoma co najmniej dwoma funkcjami. Piłkarskim i żużlowym. Jak żużlowcom w tym roku się wiedzie, to wszyscy wiemy, więc nie są to zachęcające wyniki do kibicowania, ale wierzymy, że po tym kryzysie, który przyszedł w tym roku, będzie odrodzenie również żużla w naszym, w naszym mieście. Stadion trzeba wyremontować, mówię o tym od dawna. Wydaliśmy już sporo pieniędzy na przygotowanie projektu modernizacji. Wystąpiłem do premiera, który dysponował dużą rezerwą finansową, bo ponad 10 miliardów złotych, żeby przyznał Tarnowowi środki na remont tego, tego stadionu. Nie dostaliśmy ani złotówki niestety. Drugi wniosek nie na Pełne finansowanie, tylko na częściowe również nie został rozpatrzony pozytywnie, a więc nie mamy wsparcia od państwa. Musimy liczyć wyłącznie na własne siły. W tej chwili w budżecie mamy przygotowaną kwotę 37 milionów złotych. To wystarczy tylko na modernizację części, części stadionu. Jeszcze liczymy na ministra sportu jest w tej chwili nasz wniosek o kolejny, kolejny wniosek. Tym razem już tylko o 12 milionów złotych. Mam nadzieję, że chociaż tą mniejszą kwotę otrzymamy. Jeżeli tak się stanie, to prace mogą ruszyć jeszcze, jeszcze w tym roku. Może właśnie paradoksalnie to, że żużlowcom gorzej się wiedzie i czekają ich, ich raczej rozgrywki w drugiej lidze. Może warto wykorzystać ten okres na, na remont po to, żeby jak już drużyna się odrodzi, żeby mogła przyjąć w wyższej lidze swoich, swoich rywali. A więc czekamy na pomoc ministra sportu z utęsknieniem, ale swoje środki też mamy przeznaczone. Tak jak powiedziałem, 37 milionów jest w budżecie zabezpieczone i chcielibyśmy ten remont rozpocząć najszybciej, jak to jest tylko możliwe. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry. Przechodzimy do kolejnej części. Nie tracąc czasu, przejdziemy do pierwszego pytania. Pytanie od pani Justyny. Chciałabym dowiedzieć się co z ustawą krajobrazową, która reguluje umieszczanie reklamy w mieście, czy już w pełni weszła w życie i czy są wymierne efekty. Moim zdaniem szpetne reklamy nadal wiszą w wielu miejscach. Zgadzam się z panią. Była potrzebna taka uchwała Rady Miejskiej. Jest już uchwalona, wchodzi w życie. Mówię wchodzi, ponieważ COVID niestety przesunął jej wdrożenie do ostatecznie do końca grudnia 2021 roku, czyli do końca tego roku. Ale już kilkaset takich reklam zostało usuniętych. Nowe zostały czy nowe lokalizacje zostały z plastykiem miejskim już ustalone, a więc mam nadzieję, że. Już jest zauważalny postęp, a będzie jeszcze większy, jak wejdzie w pełni w, pełni w życie. To jest regulacja, która no, trochę wprowadza rewolucyjne zmiany w naszym, w naszym środowisku, i bardzo dobrze, bo nadmiar reklam po prostu jest niestetyczny, szkodzi, a nawet w orientacji kierowców bardzo, bardzo przeszkadza. Mhm. Przechodzimy do pytania od pana Bartłomieja. Czy byłaby możliwość uporządkowania przez służby miejskie dawnego stoku narciarskiego na górze Świętego Marcina z krzaków i samosiejek, aby w zimie mieszkańcy mogli z niego korzystać do jazdy na sankach, a w lecie do wypoczynku na słońcu? Należy do tego pokolenia, które jeszcze jeździło tam na nartach, więc pamiętam doskonale tą frajdę, jaka wiązała się z jazdą na tym, na tym północnym stoku. Jeszcze starsi pamiętają e, skocznię narciarską. Faktycznie to miejsce nie zużytkowane w taki sposób, zarosło krzakami, samosiejkami. My budujemy tor, ale do jazdy na nartach biegowych po wschodniej stronie góry Marcina, i tam już jest coraz lepiej, coraz piękniej. To jest tor biegowy, ale również do jazdy narciarskiej. Natomiast ten po prawej stronie, czyli po, po zachodniej, w okolicy restauracji i, i basenu powinien w moim odczuciu być przywrócony dla, dla narciarzy. Można ten stok nieco wydłużyć w stronę nadajnika i nieco niżej zrobić stację końcową przy basenie i wówczas to będzie całkiem niezły, niezła, niezła górka, niezły, niezły stok. Marzy mi się, żeby on był też naśnieżany. Wszystko przed nami. Zachęcam do takiego upubliczniania pana. pana nadziei na przywrócenie stoku narciarskiego, bo na przykład w budżecie obywatelskim jest czas i miejsce, żeby się upomnieć o to, o rewitalizację tego, tego miejsca, a środki budżetu miasta są do Państwa dyspozycji, a więc można, można i w, taką, w taki sposób przywrócić funkcjonowanie dla sportu tego miejsca. Więc czas na kolejne pytanie, tym razem od Pana Michała czy istnieje możliwość przekonania pana Andrzeja Szpunara, konserwatora zabytków, by zezwolił na budowę na terenie byłego wintaru budynków o wysokości i formie, o którą ubiegał się inwestor. Być może nowoczesne mieszkania w takiej lokalizacji skłoniłyby jakąś część młodych ludzi emigrujących do pozostania w naszym mieście z racji łatwego dojazdu koleją do pracy w stolicy Małopolski. Już rozmawiałem z panem konserwatorem Andrzejem Szpunarem na ten temat. On generalnie nie jest przeciwko budowie lokali mieszkalnych w tym miejscu. Jego uwaga dotyczyła tylko intensywności zabudowy, wysokości. Jak wyraził się nawet, nie chciałby, żeby w tym miejscu powstał Tarnowski Manhattan. Ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, żeby w Tarnowie był Manhattan, ale rozumiem też zastrzeżenia konserwatora, który chce ten krajobraz chronić. Kompromis jest możliwy. Między innymi zielone dachy to jest jeden, jeden z może nie z warunków, ale pomysłów pana konserwatora chyba przez inwestora do, do zaakceptowania. Mam nadzieję, że szybko te ustalenia między inwestorami, służbami konserwatorskimi nastąpią, bo wszyscy czekamy na zmianę tego miejsca. Ono już po prostu zasługuje na porządną rewitalizację. To teraz pytanie od pani Klaudii. Na miejskich stronach internetowych przeczytałam informację, że w miejskich żłobkach jest 465 miejsc, a 14 maja do żłobków zapisanych było już 482 dzieci. Dla wszystkich miejsc nie wystarczy, więc czy miasto nie powinno już myśleć o budowie nowego żłobka? To prawda, jest renesans żłobków. To może oznaczać większą aktywność młodych małżonków, zarówno pani, jak i panów. I ta potrzeba. Zorganizowanie opieki jest coraz większa. Tak, jest potrzeba budowy nowego żłobka. Pracuje nad tym w tej chwili bardzo intensywnie. Znaleźliśmy już lokalizację, to jest osiedle Westerplatte, tam mamy stosowną działkę. To już jest nasza miejska działka. Potrzebujemy tylko jeszcze dostosować warunki planu miejscowego planu zabudowy i my przystąpimy do budowy żłobka. To, dlaczego akurat tam? Bo to jest młode osiedle, tam są budowane bloki, tam jest stosunkowo dużo młodych, młodych małżeństw. Natomiast w tym miejscu mamy tylko dwa żłobki, więc już dzisiaj ten deficyt jest wyraźny. Czyli tak realnie, kiedy ten żłobek mógłby tam powstać? Myślę, że dwa lata to jest czas niezbędny do zaprojektowania i wybudowania żłobka. Mhm. Przechodzimy do kolejnego pytania. Z czego będzie zrobiona ścieżka rowerowa na ulicy Lwowskiej i dlaczego przy remoncie ulicy Krakowskiej ścieżka rowerowa była zrobiona z kostki brukowej? Kostka brukowa to nie jest materiał na ścieżkę rowerową. Tam, gdzie budujemy nowe ścieżki rowerowe, one są już asfaltowe. Tak jest przy elektrycznej, przy ulicy Spokojnej i tak będzie przy ulicy Lwowskiej. Tu pyta, pan, który pyta, może być spokojny. Przy ulicy Krakowskiej mieliśmy do czynienia z remontem. Tam, gdzie jest remont, niestety mamy instalacje podziemne, które wymagają czasem naprawy i właściciele tych mediów stawiają bardzo twarde warunki. Nie, nie, nie chcą asfaltu, akceptują tylko, tylko kostkę. Więc znaleźliśmy rozwiązanie. Ta kostka, na ulicy Krakowskiej jest y, taka bezfazowa, więc jadąc rowerem, y, nie ma tego charakterystycznego utrudnienia, jaki jest przy te, tej typowej takiej kosce chodnikowej z lat 90. Ta nowa na Krakowskiej już daje taki efekt gładkiej na wierzchni, prawie jak asfaltowa. Mhm. I kolejne pytanie. Przeczytałem informacje o defibrylatorach w miejskich autobusach. Brawa za to. Wiem, że kierowcy są szkoleni w ich użytkowaniu, ale czy nie warto zrobić jakiegoś kursu dla chętnych Tarnowian? Bardzo dobry pomysł. Jak widzieliśmy po ostatnim wydarzeniu na mistrzostwach Europy, kiedy trzeba było reanimować jednego z piłkarzy i skutecznie, bo wiemy, że wraca do, do zdrowia, to ta powszechna wiedza, w jaki sposób reanimować, w jaki sposób udzielać pierwszą, pierwszej pomocy, jest bardzo ważna. Kupujemy takie defibrylatory, dajemy je tym, którzy już są przeszkoleni. Jedna, jeden, jeden z takich, Jedno z takich urządzeń jest na parafii. Przy ulicy Klikowskiej i, w razie potrzeby, również i tam można szybko uzyskać dostęp do tego, do tego sprzętu. Myślę, że mogą to zrobić przychodnie również podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli. Pan pytający wyczuwa taką, taką potrzebę. Możemy zorganizować takie kursy. Bardzo, bardzo dobry pomysł. Czyli jest szansa na zorganizowanie jakiegoś kursu? E, i... Tak i zrobimy to razem z pogotowiem ratunkowym, z naszą strażą miejską, który, to, ci, te, to są osoby, to są służby, które są najczęściej wzywane do. Do pierwszej pomocy, ale ten wzywający też powinien mieć umiejętności ratowania życia. Byłem osobiście w takiej sytuacji na sali luszczanej w czasie spotkania z mieszkańcami. Jedna z osób musiała być reanimowana i skutecznie udało się przywrócić akcję serca, i, i ta osoba potem mogła funkcjonować. W ja normalnie. myślę, że taka wiedza jest niezbędna, dlatego o ewentualnym terminie na pewno poinformujemy takiego szkolenia. Damy znać. I mamy jeszcze czas na jedno pytanie od pana Maciej'a. Prezydent Nowego Sącza podpisał umowę na budowę krytego lodowiska za kwotę 5 milionów złotych, które swoimi funkcjami i wymiarami deklasuje nasze tarnowskie. Nie uważa pan, że nasze lodowiska w Tarnowie są za małe na ponad 100 tysięczne miasto? Może w Tarnowie powinno być również tak duże kryte lodowisko jak w mniejszym Nowym Sączu? Dokładnie tak uważam i dlatego już pracujemy nad hmm, krytą, hmm, krytym lodowiskiem, w, tym razem w Mościcach, bo jedno zadaszone mamy. Hmm, w kompleksie przy Wojska Polskiego. Drugie będzie w Mościcach. Tam jest takie otwarte, ale ono już jest bardzo wyeksploatowane, więc chcemy wybudować nowe. Ono będzie obok basenu w tej nowej przestrzeni basenów wodnych, ale tam będzie również Kryte, kryte lodowisko. Dokumentacja powinna być w tym roku. Jeżeli wszystko będzie nam sprzyjało z strony finansowej, no to pojawi się to zadanie również w budżecie na przyszły rok. Panie prezydencie, to było ostatnie pytanie, ale także ostatni odcinek, ale żegnamy się z państwem tylko na dwa miesiące. O Kolejnym, wznowionym programie poinformujemy. Będzie to pewnie wrzesień. To też czas, żebyście nadsyłali pytania, czy to na stronę urzędu, czy bezpośrednio do nas, do redakcji. A myślę, że to jest też dobry czas, panie prezydencie, aby życzyć wszystkim mieszkańcom Tarnowa wspaniałego wypoczynku. Tak, pogoda nam ostatnio sprzyja, więc już czujemy tą letnią przygodę, już spotykamy się, bo oprócz dobrej pogody przyszło też rozluźnienie troszkę tych reżimów covidowskich, a więc możemy się spotykać, możemy być razem w przestrzeni publicznej. Wakacje to dobry czas, żeby odpocząć, życzę dobrego wypoczynku uczniom, studentom i tym wszystkim, którzy mają swoje urlopy. Ja się zabieram do pracy letniej, bo trzeba przygotować budżet na przyszły rok. Oczywiście będę miał swoje kilkanaście dni wypoczynku, ale póki co to wracam do urzędu i przygotowuję różne publiczne sprawy, tak aby ci, którzy odpoczywają, mieli pewność, że miasto jest dobrze zarządzane. Więc do zobaczenia po wakacjach. Do zobaczenia.